Przez cały rok szkolny 2016-2017 uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych z powiatu wrocławskiego rywalizowali w rozgrywkach sportowych. Łącznie walczyli w ponad 20 dyscyplinach, za które gromadzili punkty rankingowe. Starostwo powiatowe podsumowało miniony rok szkolny i wręczyło najlepszym sportowcom nagrody. Jak to w sporcie, współzawodnictwo powoduje, że jedni wygrywają, drudzy przegrywają, ale to uczy pokory, wiary w siebie, szacunku dla przeciwnika i zawsze sport był odskocznią od pewnej nieuczciwej rywalizacji, wojen. W sposób najbardziej pokojowy można było wykazać swoją wyższość. Uczył pokory, jak już powiedziałem, pracowitości, obowiązkowości, pewnej dyscypliny, a w grach zespołowej dyscypliny taktycznej. Zajmujący medalowe miejsca otrzymają stosowne puchary, pozostali dyplomy, które podkreślą wyniki, które osiągnęli. Nie byłoby z pewnością tych sukcesów, gdyby nie poświęcenie i trud opiekunów oraz nauczycieli. Miniony rok szkolny, bardzo dużo sportu, ciekawy sport, na wysokim poziomie, to trzeba dodać. Dziewczęta z naszej szkoły w licealiadzie zajęły drugie miejsce. Tam bodajże punktacja, walka toczyła się do ostatniego momentu. Sukcesy, pierwsze miejsce w piłce ręcznej dziewcząt, pierwsze miejsce w piłce nożnej halowej dziewcząt. Chłopcy też zajęli wysokie miejsca, też w piłce nożnej halowej, w ręcznej, w koszykówce. Także wszystkie drużyny, że tak powiem, wszystkie gry drużynowe. Dzisiaj starostwo to doceni, to pewnie przyjemna uroczystość. Bardzo przyjemna, trzeba przyznać, że bardzo przyjemna. Nasza szkoła od wielu lat bierze udział w różnych zawodach sportowych, w tej rywalizacji powiatowej. W tym roku wygraliśmy rywalizację ogólną powiatową. Takim największym sukcesem było dojście do ćwierćfinału piłki koszykowej dziewcząt i zwycięstwo także w lidze lekkoatletycznej w Tucholi, gdzie zajęliśmy 5. miejsce już w województwie kujawsko-pomorskim. Ciężko się pracowało z dziewczynami? No jak to z dziewczynami, no różnie to wygląda, naprawdę ekipa była fajna, zgrana, także tych sukcesów aż no, miło tak, że się pracuje i osiąga się te sukcesy z nimi. Młodzi sportowcy chętnie chwalili się swoimi osiągnięciami w różnych konkurencjach. Ja no, grałam w koszykówce i właśnie w koszykówce bardzo dużo wysoko zaszliśmy. No i w lekkoatletyce skakałam w dal i też zajęłam tam dobre miejsce. Właściwie chciałabyś jakiś sport uprawiać zawodowo? Tak, chodzę do klubu UKS Cyprianka i tam właśnie trenuję w dal i płotki. Na co dzień właśnie trenowanie w klubie ułatwia później sukcesy w szkole? Bardzo, bo na początku gramy zawsze jakąś tam rozgrywki w kosza, a potem przechodzimy już do treningów. Drużynowo startowaliśmy tak naprawdę we wszystkich konkurencjach, czyli w unihokeju, piłce nożnej, piłce ręcznej, siatkówce, koszykówce. Braliśmy udział w sztafetach i też w biegach indywidualnych. Czy jakiś sport masz ulubiony swój? No to jest chyba koszykówka i piłka ręczna. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.